Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Kolejny raport z Izraela, Paweł Rakowski po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Joe Biden, co przywozi, znaczy pierwsze te godziny obecności Bidena, co przywiózł amerykański prezydent? Wiem, że cały czas rozmowy trwają. To znaczy, przyjazd prezydenta Bidena do Izraela jest ważny, bardzo ważny, ale on jest niepełny, ponieważ po Tel Awiwie miał być Amman. Tam w Ammanie u króla Jordanii Abdullaha II prezydent amerykański miał rozmawiać z Abdul Fatahem al-Sisim, czyli prezydentem Egiptu, oraz Mahmudem Abbasem, prezydentem Autonomii Palestyńskiej. Te obie wizyty miałyby tworzyć rzeczywistość, tak? W związku z tym, że tragedia, która się wczoraj wydarzyła w Gazie, doprowadziła do tego, że Mahmud Abbas, prezydent Autonomii Palestyńskiej, wyjechał z Ammanu. Te posiedzenie, te spotkanie zostało anulowane i tym samym sposobem nie ma tej, nazwijmy to, tego balansu, ponieważ ten balans jest niezwykle ważny. Joe Biden chciał przekazać jednocześnie komunikat do Izraela, jak też do świata arabskiego. Taką jedną ciekawostką w sumie, nawet i optymistyczną ciekawostką, jeśli chodzi o to niedoszłe spotkanie w Ammanie, jest to, że jeden z decydentów jordańskich powiedział, że w chwili obecnej trzeba myśleć tylko i wyłącznie o zakończeniu wojny. To znaczy, że gdyby to spotkanie, że na pewno tematem tego spotkania w Ammanie, do którego nie doszło, miała być też myśl, co zrobić z Gazą po wojnie. No i jak jest Mahmud Abbas, to znaczy, że może na jakąś polityczną wokandę wraca dotychczas taki sondowany temat i dość mocno spekulatywny temat odnośnie tego, żeby nie przywrócić tam autonomii palestyńskiej w Gazie. Ale to zostało zawieszone, zerwane. Tragedia w Gazie wielka się wydarzyła. No i istotne jest to, co oczywiście Joe Biden tutaj wspiera Izrael. Bardzo tutaj powiedział, że pomoc wojskowa dla Izraela jest oczywiście cały czas. Izrael będzie też wspierany politycznie. Też są oczywiście naciski, to znaczy naciski takie, żeby pomoc humanitarna była dostarczona do strefy Gazy. Ważnym komunikatem wypowiedzianym dzisiaj, zarówno przez króla Jordanii, albo raczej decydentów Jordanii, ale już bezpośrednio przez Kair, przez Sisiego, jest to, że zarówno Amman, jak i Kair nie zgadzają się na żadną relokację palestyńskich uchodźców. Decydenci z Ammanu wypowiedzieli nawet, że to doprowadziłoby do zerwania traktatu pokojowego pomiędzy Jordanią a Izraelem i wreszcie do wojny. Sisi miał dostać propozycję od Bidena, tu powołuje się na arabską Al Jazeera, że w zamian za przyjęcie uchodźców z Gazy Egipt miał mieć anulowane długi kredyty. Sisi jednak stwierdził, że to zagraża bezpieczeństwu państwa, przyjęcie mieszkańców Gazy, i odmówił. Tak więc to jest taka jakby rozgrywka, która idzie przez Tel Awiw od amerykańskiego prezydenta, ponieważ oczywiście zapewnienia amerykańskiego prezydenta odnośnie pomocy dla Izraela są bardzo ważne i one są nie mogę powiedzieć też kluczowe, ale też narażające dość mocno amerykańskie interesy, ponieważ Iran w sumie od samego początku wojny pierw za pośrednictwem swoich aktywów, takie jak milicje w Iraku, ale też i Hezbollah, tak właśnie od razu oskarżył Amerykanów o to, że są częścią tego konfliktu. Dzisiaj prezydent Iranu Ebrahim Raisi powiedział, że rakieta, która zniszczyła szpital w Gazie, była amerykańska. Jakby tutaj automatycznie jest takie przeniesienie jakiegoś ciężaru odpowiedzialności za tą wojnę, jak i też za ofiary cywilne, które w tej wojnie mają miejsce, na sumienie Amerykanów. To jest ważny komunikat. Ważne jest też to, co
Biden usłyszał. To znaczy, Biden usłyszał to, że ze strony izraelskich wojskowych, że operacja w Gazie może trwać tygodniami albo miesiącami. To, że potrzebne jest wsparcie i to wsparcie będzie od strony Amerykanów zapewnione. Dalej nie mamy słowa inwazja lądowa. Dalej nie mamy takiej, w ogóle te słowa są niewypowiadane w chwili obecnej i to jest dość ciekawe, tak? To znaczy, że nawet wczoraj izraelskie media, Jerusalem Post, podały ciekawy artykuł odnośnie tego, że może rozpatrywane są inne alternatywne warianty. Oczywiście trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że w Izraelu jest cenzura wojskowa, a szczególnie jak już jest wojna, to jest niemiłosierna i jedna z czołowych gazet po prostu nie może zamieszczać spekulacji, które po prostu no, by tworzyły jakiś chaos w infosferze, a i tak mamy ten chaos w infosferze, co akurat widzimy cały czas. Tutaj prezydent Biden oczywiście niejako pokazuje też wsparcie Ameryki, ale też widzimy coraz bardziej, że te wsparcie Ameryki chyba może drogo kosztować i to może być bardzo, bardzo kosztowne. To znaczy wczoraj w nocy, ale też i dzisiaj dochodzi już do demonstracji pod placówkami amerykańskimi, francuskimi, brytyjskimi i izraelskimi, tam gdzie one są w świecie arabskim i na Bliskim Wschodzie. Też w Turcji doszło do wręcz oblężenia izraelskiego konsulatu. W Bejrucie drugi dzień z rzędu doszło do demonstracji pod ambasadą amerykańską, pod tą jeszcze urzędującą ambasadą amerykańską, ponieważ Amerykanie budują największą ambasadę na świecie w innym miejscu, tam jeszcze na niej jest uruchomiona, ale to też nie umyka pewnej uwadze. Natomiast dzisiaj już pod ambasadą amerykańską pojawiły się flagi Hezbollahu, tak więc członkowie, działacze i sympatycy tego ugrupowania już tam rzucają kamieniami, a nawet podpalają pewne obiekty wokół ambasady. To jest widowiskowe, tak? No bo znowu mamy taki troszeczkę flashback historyczny, może młodzież tego nie za bardzo jakoś kojarzy, ale Bejrut, Ameryka i szyickie milicje to są lata 80. i to był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chaotyczny czas, do którego nie chcielibyśmy wracać, no ale, ale takie komunikaty idą. W Ammanie doszło do starć, w których to rannych odniosło wedle oficjalnego komunikatu kilkudziesięciu funkcjonariuszy królewskiej policji. Amman to jest miasto palestyńskie w sumie, tak jak w sumie Jordanii, 80% poddanych króla Abdullaha to są świadomi narodowo Palestyńczycy. Póki te protesty jeszcze są kanalizowane między innymi na ambasadach, czy też na konsulatach, to jeszcze no, nie jest tragicznie, ale pamiętajmy o tym, że w świecie arabskim, który nie jest demokratyczny, nie będzie demokratyczny, w takich krajach jak Egipt, czy właśnie Jordania, jak już ludzie wyjdą na tą ulicę tysiącami albo dziesiątkami tysięcy, to hasła palestyńskie mogą się szybko zamienić w hasła, które to dotyczą bezpośredniej lokalności, czy to no, wszelkich nieprawidłowości, w których tych krajach jest pełno. No już mieliśmy chociażby wariant, pamiętamy jak to by wyglądało w Syrii. Też wszystko się rozpoczęło od demonstracji. No i to musimy bacznie na to obserwować, ponieważ świat arabski jest bardzo przeczulony na tym punkcie i no po prostu w każdym wariancie wojna w Gazie, wojna Izraela z Hamasem, no może w pewien sposób no, nam się rozlać tak, że po prostu jakieś państwo, jakiś reżim, który jest jaki jest, ale jest w miarę funkcjonujący, no może po prostu się zachwiać. To tego nie chcemy. No reakcje świata arabsko-muzułmańskiego są jednoznaczne, to znaczy komunikat potępiający Izrael za tą masakrę w Gazie, która miała miejsce wczoraj, poszedł oczywiście też z Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska, co jest ważne, w swoich komunikatach oficjalnego MSZ-u już od kilku lat przestała używać takich określeń jak syjoniści czy okupanci, tylko używała słowa Izrael. To też jest symptomatyczne, no ale w tym komunikacie ostatnim właśnie potępiającym tą masakrę to użyła słowa okupant i Izrael w cudzysłowie. Czyli jest tak jakby pokazanie przez Rijad, że my was, Habibi, czyli do Izraelczyków w ogóle nie znamy, tak? Nie znamy was. Chociaż sam Mohammed bin Salman kilka tygodni temu w bardzo głośnym wywiadzie dla jednej z czołowych stacji telewizyjnych przyznawał bez mrugnięcia oka, że proces normalizacyjny z Izraelem trwa. To już jest historia. Dlatego też wizyta Bidena to jest tak jakby no, niepełna ta wizyta, ponieważ
ponieważ nie doszło tutaj do tego ukontentowania strony arabskiej. To się no, polityka amerykańska w regionie w chwili obecnej wygląda znowu jednostronnie, a tak nie powinno wyglądać. Państwa arabskie no, są wzięte w pewien klincz, to znaczy, tak jak już objaśniałem wcześniej, no, nikt się nie cieszy z Hamasu, nikt nie chce Hamasu, tak? Zwolennicy Hamasu, czy sympatycy, czy nawet sami członkowie Hamasu nie mieliby długiego życia, czy to w Arabii Saudyjskiej, czy w Egipcie. Natomiast no, fakty są takie, że chociaż w tych krajach bardzo by chcieli, żeby Hamas został wyeliminowany, to każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to jest niemożliwe, fizycznie niemożliwe, a nikt sobie nie może pozwolić na to, żeby mieć obrazki telewizyjne, jak i też w ogóle takie fakty, że Arabowie muzułmanie, sunnici giną od izraelskich bomb. To jest po prostu, no, doprowadza to do wielkiego kryzysu i ten kryzys będzie jeszcze większy, pogłębiający się. W ogóle generalnie wydaje się, że na Bliskim Wschodzie pewne rzeczy się już, nazwijmy to, rozrywają, no, prują się po prostu i tyle, że te problemy, które tam są, które w ostatnich latach, czy to za administracji Trumpa, czy też Bidena, w sumie na początku mocno nieudolnej, no ale to one są, te problemy pomiędzy tym regionem a Ameryką, czy też Zachodem są o wiele głębsze i chyba nie da się załatwić wielu bardzo krytycznych spraw tylko jakąś wielką ideą, wielką inicjatywą, która po prostu no, może być jak domek z kart się rozlecić w wyniku właśnie tak nieprzewidywanego zdarzenia, jaką była ofensywa Hamasu na Izrael. Tak, co jest bardzo znamienne, ale też bardzo, ale to bardzo złowrogie, to znaczy chociaż minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian poleciał do Dżeddy na posiedzenie nadzwyczajnej Ligi Muzułmańskiej, to jednak tutaj Iran dalej prowadzi swoją politykę, to znaczy Hezbollah cały czas naciska. To już to granica izraelsko-libańska już można powiedzieć, że już jest strefą wojny. Oczywiście zarówno Izrael, jak i też Hezbollah jeszcze nie przyszedł na pojedynek na pięści, nie przyszedł na wielkie gongi, które po prostu militarne, które mogły sobie zadać obie strony. Jeszcze to jest etap chyba ze szczypania przeszło już bardziej na takie klepanie się, ale dzisiaj poleciały rakiety na jedno z większych miast w północnym Izraelu, Kiryat Szmona. Samo Kiryat Szmona to jest miejsce zsyłek i tam nic ciekawego i ważnego nie jest, ale chodzi o to, że Hezbollah jeszcze tocząc wojnę z Izraelem, kiedy Izrael okupował południowy Liban, no to zawsze jak była, to była największa skala eskalacji to w tamtych czasach, w latach 90., kiedy to właśnie ostrzelał Kiryat Szmona. Dzisiaj rakiety poleciały na te wspomniane izraelskie miasto, chociaż to miasto tak właśnie bez tego, że czasami Hezbollah raz na jakiś czas osławi, to chyba tam nikt nawet nie wie o jego istnieniu. Natomiast istotne jest to, że rakiety zostały przejęte przez Iron Dome, no i też ta rakieta, która spadła w mieście, to już przestrzeń nie zamieszkało, ale Izrael widać, dmucha na zimne, chociaż pogoda już tam w tamtej części już jest coraz zimniejsza. Kazał robić ewakuację mieszkańców miejscowości, które są 5 kilometrów od płotu, to znaczy kilka dni temu była ewakuacja mieszkańców, którzy mieszkali do 2 kilometrów od płotu granicznego. Dzisiaj ta strefa, nazwijmy to, nie zamieszkała, jest poszerzona aż o 5 kilometrów. Hezbollah opublikował szereg różnych filmików, jak no, kolejny raz płoną i są niszczone izraelskie Merkawy, czyli izraelskie czołgi, które też miały być kiedyś takim symbolem dominacji izraelskiej myśli technicznej i izraelskiej wojskowości nad sąsiadami. No, Hezbollah jakoś sobie potrafi tymi kornetami rosyjskimi, jakoś sobie potrafi z nimi poradzić. I to też jest taki ważny przekaz psychologiczny. Niestety też było odnotowane to, że niedaleko Wybrzeża Morskiego też doszło do incydentu na linii Hezbollah i Izrael. To znaczy, że akurat no, możemy tak
palcem po mapie przejechać, że już raczej cała granica już jest nierozpalona, ale taka żarząca się, taka, bo jeszcze jest oczywiście tutaj szereg różnych argumentów za tym, żeby do tego rozpalenia nie doszło i miejmy nadzieję, że akurat po prostu nie dojdzie. Natomiast ważne moim zdaniem też jest to, że no, Izrael w pewien sposób pokazuje to, że no, szuka deeskalacji, tak? Szuka deeskalacji. Natomiast te wypowiedzi, które towarzyszyły w wizycie Bidena odnośnie tego, że ta wojna może trwać miesiącami albo tygodniami, no pokazuje też to, że być może to cofanie się Izraela może być tylko pierwszym etapem. To znaczy, być może Izrael się liczy z tym, że jak zakończy temat Gazy, to rozpocznie temat Libanu. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę to, że presja międzynarodowa jest tak duża, że nieprzypadkowo na razie nie mówi się o żadnej inwazji i nawet się nie dzieje żadna inwazja, chociaż przed chwilą doniesienia były, że oddziały specjalne armii izraelskiej gdzieś tam zostały zlokalizowane wewnątrz samej strefy. Tak więc to jest istotne. Już tak w sumie wieńcząc dzisiejszy komentarz, Arabia Saudyjska nakazała bezzwłoczną ewakuację swoich poddanych z Libanu. To jest pierwszy taki komunikat. Arabia Saudyjska z reguły bywa bardzo ostrożna, jeśli chodzi o pewne sprawy, które są zagrażające, tak? Ponieważ Arabia Saudyjska nie może sobie pozwolić na to, żeby ich poddani byli porywani, no bo to jest, wszyscy wiemy o tym, że Arabia Saudyjska musi płacić duże pieniądze. Natomiast to póki co jest pierwszy taki sygnał odnośnie tego, że no, ten proces eskalacyjny po prostu nam się idzie cały czas do góry, jeśli chodzi o kwestię bezpośredniego konfliktu pomiędzy szyitami a Izraelem. Chociaż musimy się też, no niestety tu też nie mam żadnych takich pozytywnych informacji, to znaczy nie widzę też reakcji libańskiego społeczeństwa, to znaczy tutaj niestety stroną dominującą zarówno w narracji, jak i też w ogóle w jakichkolwiek działaniach są zwolennicy Hezbollahu oraz Palestyńczycy mieszkający w Libanie, a sunnici, chrześcijanie, druzowie, no tak właściwie siedzą i patrzą, co się będzie działo, coś, co jest akurat moim zdaniem zupełnym nieporozumieniem, no ale też pokazuje też wielką, tak właściwie no, realia tej części świata, gdzie nie wszystko musi być racjonalne i no, na chwilę obecną niestety jesteśmy w dalszym etapie wojny. Najprawdopodobniej kolejne dni nie przyniosą może wielkiej ofensywy armii izraelskiej. Natomiast istotne jest to, że no, Izrael chyba sobie ewidentnie nie radzi. Takim najlepszym przykładem jest to, że kiedy przyleciał kanclerz Olaf Scholz, no to szybko został ewakuowany do schronu, a pracownicy delegacji niemieckiej no, musieli leżeć plackiem na pasie startowym. No trochę to jest upokarzające, no ale to nie tylko upokarza gości, ale wszystkim gospodarzy, ponieważ znowu mówimy o możliwym rozwinięciu konfrontacji z szyitami, a Tel Awiw jest bombardowany rakietami, nie tylko Tel Awiw, ale też i Jerozolima i to już mamy 1,5 tygodnia wojny, w której to Izrael ma całkowitą dominację powietrzną, no i okazuje się, że Hamas być może już nie ma takiego arsenału, jaki miał wcześniej, być może już tam ma duże ubytki, to jednak zachowuje zdolność bojową i teraz możemy zobaczyć, jakie gruzy i ruiny byłyby, gdyby do tego wyczerpanego już troszeczkę Hamasu dołączył świeży Hezbollah ze swoim potencjałem. Tak więc no, no niestety najprawdopodobniej czeka nas kilka dni takiej pauzy, jeśli chodzi o działania polityczne. Natomiast no, nie jesteśmy w żaden sposób bliżej do zakończenia tej wojny, która staje się już po prostu wojną absurdalną i zupełnie niepotrzebną, no bo żadnego rozwiązania politycznego z niej nie będzie. Paweł Rokowski, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję za odsłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.